Nowe pociągi od SKM już kursują, ale już wandale się nimi zainteresowali. Ponadto już od poniedziałku parking parkuj i jedź, Żerań PKP już czynny. Oraz oprawy Sawa dla Warszawy zaczynają się pojawiać. I pilotażowe skanowanie naszych dróg, aby sprawdzić w jakiej są formie. Oraz rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. O tym nie tylko 26 lutego. W sobotę, mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć tam wciąż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Mniejsza z tym. Dziś odcinek będzie również poświęcony sytuacji, która się dzieje u naszego sąsiada, czyli na Ukrainie. Jednakże ten fragment pozostawię na sam koniec, ponieważ sądzę, że aktualnie bardzo dużo mam informacji o tym, co się tam dzieje. I dlatego, żeby chociaż na chwilę trochę pozytywnej energii tutaj wciągnąć, zapraszam Was do Warszawy. I na sam początek rozpoczniemy od awarii wind na stacjach metra, a jest tylko jedna awaria. Jest ona na stacji metra Stadion Narodowy, czyli na drugiej linii metra. Jest to winda przy wyjściu numer 7, poziom 0-1. Ponadto mamy przedszkole na metro Brudno. Jest już wykańczane. Macie tutaj parę grafik, jak to faktycznie wygląda. Powiem Wam, że gdybym znowu mógł być w przedszkolu, to do takiego miejsca z takim widokiem, aż chętnie bym tam posiedział. Chociaż co prawda oni już zamykają te wszystkie otwory i metra właściwie nie będzie widać, no to nie zmienia faktu, że chociaż przez chwilę. Budowa metra na Brudnie to nie tylko stacje i tunele, ale także przedszkole. Otwarcie placówki przy szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi numer 275 imienia Artura Opmana zbliża się wielkimi krokami, pozostałe jedynie prace wykończeniowe. No i tak mniej więcej jak właściwie wygląda. Widzicie, na ścianach położono tynki, a na podłodze już są wylewki. Teraz czas na montaż drzwi, który jest sławny na odcinku metra. Podłogi i płytki. Budowa zakończy się w sierpniu, tak by we wrześniu mali podopieczni mogli uczęszczać do nowo powstałego obiektu. Przedszkole integracyjne będzie miało 3 oddziały dla 75 osób. Także bardzo się cieszymy i będziemy jeszcze relacjonować powstawanie tego przedszkola w kolejnych materiałach. Zapraszamy do metra i mniejsza z tym, jeśli coś faktycznie się pojawi. Kolejna informacja to co kryje pomieszczenie 110. Serce nowej stacji metra nabiera już faktycznie kształtów. No i jak tutaj widzicie, mamy parę zdjęć. To jest oczywiście całkowita część, gdzie faktycznie wszystkim możemy zarządzać. Jak widzicie, jest jeszcze telefon przekrzywiony. Powiem Wam szczerze, że możecie się tego nie domyślać, ale ja nie miałem jeszcze nigdy przyjemności być w tego typu pomieszczeniu. Także no, miło to wygląda, miło to zobaczyć faktycznie od tej drugiej strony. Co prawda na stacji metro Stare Bielany chyba miałem okazję to już widzieć, ale na zdjęciach oczywiście. Także faktycznie trochę się tego tutaj pojawia i coraz to więcej tego możemy zaobserwować. Kolejne informacje to właśnie nowe otwarcie nowych stacji metra już w czerwcu. Od razu mówię, że według mnie te wszelkie tutaj pogłoski, że mogłoby to się otworzyć tak szybko, oczywiście są nieoficjalne, one nie są ani zdementowane, ani potwierdzone przez Urząd Miasta, ani przez metro, co jednak moim zdaniem sądzę, że no, to jest ten realne. W sensie, może będziemy mogli wejść na stację metro, tak jak na Trockiej to zrobiliśmy, że sobie wejdziemy, zobaczymy jak te stacje wyglądają nowe i wyjdziemy sobie z nich, ale nie przejedziemy się nowym pociągiem, bo nie będą miały jeszcze te stacje żadnych pozwoleń na użytkowanie z pociągiem. Chyba, że coś kompletnie przekombinuję, żeby to można było zrobić. Ale z tego, co słyszałem również ze rozpoczętą wojną na Ukrainie, część osób, które buduje metro, właśnie pojechało tam walczyć za swój kraj i trochę mniej osób aktualnie buduje metro. Też tam był jakiś konflikt z osobami, które budują metro i są z Białorusi, ale nie będę wchodzić w szczegóły, bo nie znam ich dokładnie, tylko po prostu mówię, co widziałem w jednym z artykułów, który macie tutaj teraz w opisie i w linku oczywiście.
Natomiast idąc dalej, mamy SKM-ki. Nowe pociągi wyjechały w poniedziałek na trasę linii S1, z tego co pamiętam. Pierwszy impuls wyruszył o 4:34, a nie, na S2, chyba to pomyliłem. Od lotniska Fryderyka Chopina do Sulejówek Miłosna. No i tak, wszystko miło i tak dalej. Jak tutaj widzicie na zdjęciach, czekajcie, zjedziemy sobie zdjęć. Były ogólnie rozdawane takie ciasteczka. Ponieważ jedna z moich przyjaciółek, koleżanek ze studiów jeździ takim pociągiem, to trafiła akurat na ten nowy pociąg i miałem okazję zjeść to ciastko. Powiem wam, że naprawdę było dobre. Byłem zdziwiony. Byłem zdziwiony, że takie ciasteczko z taką gwiazdką może smakować dobrze i faktycznie smakowało dobrze. No i ten pociąg, jak widzicie, wyjechał na trasę. Przy okazji rozdawali taką grę. To akurat już niestety nie udało mi się wyciągnąć od tej osoby. Co nie zmienia faktu, że akurat największym problemem, jaki jest tutaj, to są wandale. Bo w graficierze już im się spodobał ten pociąg. Podobno nawet były zakłady, kto pierwszy go zniszczy. Niestety nie udało się uchwycić żadnej z tych osób, a pociąg musiał być umyty ponownie. Cały koszt tego mycia to są niemałe pieniądze. Ponieważ to jest ponad 400 polskiego golda, było to dobre w nocy, przewoźnik go umył. Był specjalnie jakoś oklejony, dzięki czemu można było to zmyć, nie jest problem z tym malowaniem, bo to było na tym właśnie z gwiazdkami Unii Europejskiej. Jednakże to niestety pokazuje nam, że cały czas wandale nie wyginęli i cały czas nam niszczą nowe pojazdy. Na szczęście nie mieliśmy takiego żadnego incydentu z, przynajmniej mi się wydaje, z nowymi tramwajami Hyundai'ami. One chyba są zbyt pilnie strzeżone, aby coś takiego mogło się przytrafić i może też jest zbyt mała skala, aby ktoś tam zaatakował. Miejmy nadzieję, że również pociągi, które już niedługo od Skody się pojawią w metrze warszawskim, będą bezpieczne i nic im się nie stanie. Bo jeżeli w metrze coś takiego by się stało, to metro akurat jest mniej. To metro akurat szybko reaguje. Zapraszamy na parku jeźdź Żerań PKP. No i tak, co ja tutaj mogę powiedzieć? No faktycznie jest taki parking, parku Jedź. Już 28 lutego zostanie otwarty. Jednakże co jest najważniejsze i co musicie wiedzieć, to jutro pojawi się film bezpośrednio z relacją Sykuta z tego miejsca i z paroma ciekawostkami i ogólnie z rejonem, który tam zobaczycie i jak to wszystko wygląda. Także odsyłam was do filmu, który się pojawi jutro. A jeśli nie chcecie tego przegapić, kliknijcie subskrybuj i tędzimy. Dzwoneczek. Lecimy dalej. To już informacje od WTP. Czyli tramwaje nie pojadą ulicą Wolczyńską. No i linie tramwajowe 10, 33 i 2,35 mają trasy zmienione i linia Z33 od Nowe Bemowo do Metro Młociny będzie kursować. Autobusowa oczywiście linia zastępcza. Dalej, co my tutaj widzimy, to jest już ZDM. Wydemontujemy chodniki i drogi rowerowe w 4 dzielnicach. Wskazali je mieszkańcy, no i powiem wam, że to, że wyremontują tą ścieżkę rowerową, to jestem bardzo wdzięczny, bo ona jest w tragicznym stanie. I ogólnie te wszystkie ścieżki rowerowe, które tutaj widzicie, widać, że są zbędne z chodnika. A ten chodnik zazwyczaj nie miał żadnych remontów przez lata. A jak miał, to tylko i wyłącznie takie, żeby rowerzyści się nie pozabijali. Więc jakiekolwiek tutaj zmiany są bardzo mile widziane z mojej strony i mam nadzieję, że będziemy widzieć kolejne postępy już niedługo w ZDM. Kolejna informacja to jest z kolei oprawy Sawa. Największa od lat, czyli mi się nie chce zamknąć. Największa od lat wymiana oświetlenia w Warszawie rozpoczęta, montujemy oprawy Sawa. No jak widzicie, tutaj właśnie tak są zapakowane, to są te nowe LED-owe. Będzie ich bardzo dużo w skrócie. I oczywiście są oszczędniejsze w prąd i dzięki nim, to nie pamiętam po jakim czasie, ale dosyć nie będzie nawet długie, będą o wiele bardziej energooszczędne i więcej pieniędzy zostanie zaoszczędzonych nawet z ich zakupem dla miasta, także jest to bardzo dobra nowina. No i co tu dużo mówić, czekamy aż się faktycznie będzie ich coraz więcej na ulicach Warszawy. Kolejna ciekawostka, to nie jest jakaś wielka rzecz, która się dzieje w Warszawie, ale stwierdziłem, że warto o niej wspomnieć. Będzie nawet sygnalizacja świetna, poprawi bezpieczeństwo na ulicy Indii Gandhi. Natomiast, czemu ja o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że ja przez to przejście dla pieszych bardzo często przechodzę, chodząc po ulicy Nowej, gdzie ja tutaj czasami się po prostu kręcę do mojej uczelni, czy też do miejsca, gdzie pracuję. I jak zobaczyłem, że tam będzie sygnalizacja świetna, to choć się uśmiechnąłem. Jakby nie spodziewałem się, że tam jest potrzebne. Wiem, że to jest podwójna jezdnia, a jak widzi Trzaskowski podwójną jezdnię, to jest takie... Jak to tam nie ma sygnalizacji świetnej? Zaraz będzie. I jest.
Co nie zmienia faktu, że nie spodziewałem się tego. Tutaj trochę może na minus, bo mi tutaj będę musiał dłużej chodzić. Bo jednak zawsze jak są światła, to zazwyczaj trudno trafić na zieloną falę. Co nie zmienia faktu, że oczywiście się cieszę, bo będzie tam trochę bezpieczniej. Jakby mogli poprawić tam trochę dalej jeszcze z sygnalizacją świetlną, to byłoby idealnie. Ale tam z tego co widziałem przy ulicy Nugat, to cały czas. Oj. Oj, coś im nie idzie. Pilotażowe skanowanie naszych dróg. Awarie sprawdzamy na ekranie laptopa. No i tak, co by tutaj mamy? Przeczytam wam to, bo tak najlepiej to określić, co tu mamy właściwie. A dokładnie, ZDM podpisał umowę z elbląską firmą OPGK na przeprowadzenie pilotażowego skanowania warszawskich ulic. Na jej podstawie powstaną zdjęcia sekwencyjne 115 fragmentów 93 ulic stolicy, a także utrzymamy sprzęt i programowanie pozwalające na zdalną kontrolę ich stanu. Obecne dziury w jezdni czy przywrócone znaki drogowe usuniemy w efekcie naszych codziennych objazdów i zgłoszeń z 1915. Właśnie będę musiał trochę tych telefonów zgłosić. Sprawdzimy, czy możliwe jest zautomatyzowanie tej pracy. No i według mnie to jest świetny pomysł, bo czasami te dziury ktoś pojawiają znikąd. Byłoby dobrze, żeby dało się je szybko wykryć i szybko zniwelować, bo akurat tak faktycznie się zadzwoni na 1915. Ja raz taką miałem sytuację, że zadzwoniłem i następnego dnia już łatali tą dziurę. Także czas reakcji, w zależności od tego, jaka to jest ulica i jak bardzo to jest ważna przepustowość, to szybko to potrafią zrobić. A, przepraszam was, ale tak, to faktycznie zmienia, a jeżeli by to jeszcze sami potrafili wykryć, no to już jesteśmy w domu. Co my tu mamy dalej? Rusza kolejny etap prac na polu mokotowskim. No i tak, Warszawski Zarząd Zieleni rozpoczął kolejny etap prac modernizacyjnych na terenie parku Pole Mokotowskie. Rozbetonowano już główny staw na powierzchni 13 tysięcy m2 i rozpoczyna się rozbudka mniejszych stawów. Startuje także remont domków fińskich. No i co dużo nie mówić. No ja po prostu jedyne co mogę powiedzieć, to, że musimy tam pojawić się z serią warszawskie inwestycje i z Sykutem i sprawdzić, czy faktycznie tak to wygląda. Co prawda aktualnie nad polami mokotowskimi trudno się lata przez automatyczne loty dronów, które się tam dzieją. Znaczy nie automatycznie, tylko na zasięgu bewlosie. Co nie zmienia faktu, chociaż nie wiem, czy to są automatyczne, czy bezlosowe. No, mniejsza z tym. Ważne jest to, że tam trudno się teraz lata dronem, zwłaszcza moim, takim mniejszym. Także postaram się jakieś zdjęcia pokazać, jednakże na pewno nie będę mógł pokazać nad całymi polami mokotowskimi, jak to było w poprzednim materiale. Kolejne informacje to wiosną przybędą tablice stop, zły kierunek. Pierwsze 10 tablic w ramach pilotażu ustawiliśmy w ubiegłoroczne wakacje. Spotkały się one z pozytywną reakcją użytkowników dróg. Kolejne tablice pojawią się w miejscach, gdzie mimo stosowanego oznakowania i samego układu jezdni wymuszającego prawidłową jazdę, niektórzy kierowcy pojazdów łamią przepisy i stwarzają ogromne zagrożenie w ruchu drogowym dla siebie i dla innych. No i to jest według mnie świetny pomysł. To są informacje od gadki. Czasami tutaj faktycznie już wchodzę. Tak wygląda ten znak. Czekajcie, powiększę. Stop, zły kierunek. Świetny, świetny według mnie pomysł, żeby było ich jak najwięcej. Dobrze. No i dochodzimy do tematów już bezpośrednio związanych z agresją Rosji, która jest cały czas na Ukrainie. Mam nadzieję, że szybko się to zakończy. Chociaż wiem, że niestety moje nadzieje są marne i nierealne. Ale zawsze nadzieję warto mieć. Solidarnie z Ukrainą, PKP, Polskie Linie Kolejowe. No i na dworcach Przemyśl Główny i dworzec Chełm zostały postawione specjalne punkty, dzięki którym można się dowiedzieć różnych informacji, porad dla wszystkich osób, które faktycznie pojawiają się z Ukrainy. A konkretnie to są w zależności całodobowe lub punkty, które są czynne w przyjazdach pociągów z Kijowa do Warszawy. I w nich jest pomoc dla osób uciekających aktualnie z Ukrainy. Kolejna informacja to, jak pewnie wiecie, bardzo lubię stronę transport publiczny, może dlatego, że znam parę osób, które ją tworzy. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie, tak samo jak logo właśnie Wizynosza, które teraz jest w barwach i z flagą, tak samo logo transportu publicznego zmieniło kolory i stworzyło specjalną zakładkę Wojna Rosja-Ukraina. Mamy tutaj informacje z ostatniej chwili i różne ciekawostki komunikacyjne, co tam się właściwie dzieje. No i mam tutaj, czytając nagłówków, czyli najgorzej jak można czytać, ale w sumie co mi pozostaje.
Flixbus częściowo ogranicza sprzedaż biletów na Ukrainę. Metro w Charkowie jako schron, w Kijowie pociągi częściowo jeżdżą i solidarni z Ukrainą. MPK Wrocław wspiera swoich pracowników. Także tutaj przejdźmy sobie do paru tych informacji. Miasto, służby i mieszkańcy pomagają Ukraińcom na odwodzu w Przemyślu, czyli to, co mówiłem właśnie o PKP. Bardzo miło z naszej strony, chodzi mi oczywiście o stronę polską, że dużo obywateli naszego kraju chce pomagać osobom, które przyjeżdżają, zaoferować za darmo lokum i tak dalej. I faktycznie te osoby się pojawiają przy granicy i w różnych miejscach. I co ważne, ze strony Polski też faktycznie zmieniają się te zasady na przykład linii lotniczych. A konkretnie Polska zamyka się na linie lotnicze z Rosji, całkowicie przestrzeń lotniczą od nocy, którą minęliście, konkretnie od północy, która minęła właśnie dzisiaj, jakby to oglądacie, zostało to zamknięte. Zastosowane przepisy są niezwłocznie procedowane, zakaz będzie obowiązywał od północy. Także bardzo miło, bardzo dobrze, że właśnie taka sytuacja się dzieje. Kolejne informacje to jest bardzo dużo newsów a propos Warszawy. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy tutaj dużo wprowadza ułatwień, jesteśmy solidarni z Ukrainą, czy też po prostu różne rzeczy. Warszawski Sport Solidarny z Ukrainą, Pomóż Ukraińcom, czy Kijów, Warszawa, Wspólna Sprawa. I jak na przykład mamy właśnie w kolorach flagi ukraińskiej Pałac Kultury i Nauki świeci, czy nawet ciekawostka, tutaj nie spodziewałem się, że znajdę parę okien w Warso, nowym najwyższym wieżowcu w Warszawie i w Europie prawie. I z tego co pamiętam, w Europie też się świecą na kolory flagi ukraińskiej. Przy okazji stan jakości powietrza jest całkiem dobry w Warszawie. Nawet bardzo dobry jest na ulicy Grochowskiej. No i na koniec sondaże, mniejsza z tym. Tak jak widzicie, ludzie kawizynosz jest flagą. Będzie tak przez najbliższy okres, dopóki sytuacja się tam nie opanuje. Wiem, że może to długo trwać, ale już raz przez ponad rok ludzi był czarno-biały. Więc sądzę, że i teraz wytrwamy, aby jak najlepiej to wyglądało. I mam nadzieję, że uda wam się osobom z Ukrainy wygrać tą wojnę i żebyście pokazali Rosji, że nie dacie się i że odbijecie to wszystko, co tam macie. No i tutaj przechodząc do sondaży, właśnie było pytanie, które zadałem wam, a konkretnie, czy nowe stacje metra Warszawy powinny być przygotowane pod wykorzystanie jako schrony w awaryjnych sytuacjach. Chodzi mi również o sytuację, która jest właśnie teraz w Ukrainie, gdzie faktycznie stacje metra służą teraz jako schrony. Częściowo w niektórych miastach, częściowo czasami jeszcze działają tam pociągi, jeżdżą, a czasami po prostu to są tylko i wyłącznie schrony. Na Ukrainie to metro jest zazwyczaj dosyć głębokie, więc tam faktycznie to są bardzo poważne schrony. W Warszawie nie wszystkie stacje metra są idealnie przygotowane pod wszystkie manewry, no ale patrząc tutaj, większość z was pewnie głównie z tej sytuacji, jak aktualnie jest, bo aż 81% z was stwierdziło, iż warto byłoby, aby były przygotowane na sytuacje takich awaryjnych, na 225 głosów. I kolejna informacja to, kiedy chcielibyście, aby mniejsze z tym było opublikowane. No, teraz wy to oglądacie w sobotę i to będzie pewnie ostatni raz, kiedy widzimy się w sobotę, bo zgodnie z sondażem 17% z was, gdzie to jest najwięcej, stwierdziliście, iż będzie najlepiej, jak to będzie w piątek. Oczywiście najwięcej z was stwierdziło, że to nie ma kompletnie znaczenia, 64% z was, ale sądzę, że dla tych 17%, skoro najwięcej było na konkretny dzień, no to tak faktycznie pozostaniemy. Będę się starać to puszczać albo w piątek, albo w sobotę, po prostu w zależności od tego, czy będę mieć wystarczająco dużo czasu w piątki, bo w piątki mam jeszcze wykłady, więc po prostu po nich zazwyczaj, jak mam możliwość, to nagrywam te filmy na kolejny dzień i tak właściwie to też się dzieje dzisiaj, bo dla mnie jest godzina 22:42 w piątek, a wy to oglądacie w sobotę, pewnie po południu, bo będę czekać, aż się pojawi jakoś mniej więcej miniaturka. Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, to kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dzisiaj bez śmieszkowania, bo też tematy nie pozwalają mi zbytnio na większą ilość pozytywnej
energii. Jednakże mam nadzieję, że ta wojna będzie wygrana dla Ukrainy i nie będzie trwać zbyt długo. Powodzenia. Cześć!